Cześć Wam wszystkim, z tej strony Mariusz. Na dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak pakujemy przesyłki. Zapakujemy trochę większe pająki, takie jak podrostki oraz maluchy. Pająki będą pakowane do różnych wielkości pojemników, także zapraszam do obejrzenia filmu. Zaczynamy pakowanie. Jak widzicie, na stole znajduje się dosyć dużo różnych narzędzi, którymi pakujemy pająki. Tu są ependorfówki, probówki ependorfa, które używamy do pakowania małych pająków. Zazwyczaj do 1 cm wzrostowo nóg. Większe opakowania, takie jak opakowanie po kliszówce, używamy do podrostków. Do pakowania używam trzech rodzajów pęset. Jest to pęseta miękka, oczywiście, do łapania małych pająków. Ostra pęseta, którą będę przekuwał i robił wentylację w ependorfówkach. A także pęseta zagięta do różnego rodzaju operacji, jeżeli pająk ucieka lub trzeba go przegonić. Dla ułatwienia przegonienia, zapakowania pająka do tak małej ependorfówki używam takich przedłużek. To jest mojego pomysłu i konstrukcji, poucinane probówki z dwóch stron. Także zobaczycie na filmie, jak to będzie wyglądało i do czego służy. Małe pudełko tutaj, żeby ewentualnie pająk nie uciekł, jeżeli będziemy go przepakowywać. Bardzo przydatne wieczko, żeby nakłuć wentylację i nie podziurawić stołu. Używamy podstawki. Długopis, w sensie mazak do podpisywania, co się znajduje w ependorfówce lub w kliszówce. Nożyczki to wiadomo, do cięcia taśmy. Dwa rodzaje, dwie wielkości taśmy. Pudełka styropianowe u nas w standardzie, czy to lato, czy też i zima, wysyłamy pająki zawsze w takiego rodzaju pudełkach styropianowych. Folia aluminiowa do izolacji. Ręcznik papierowy oraz woda, którą będziemy moczyć, ręcznik papierowy, który mieścimy w ependorfówkach. A więc zaczynamy teraz pakowanie. Na początek będzie to pająk Chromatoperma cyanopubescens. Tutaj wcześniej po lewej stronie, a właściwie po waszej prawej, mam przygotowane już zamówienia. Pierwszym będzie podrostek Chromatopermy cyanopubescens. Tutaj te pudełeczko akurat nie będzie potrzebne. Nie wiem, czy dobrze widać, ale takiej wielkości, około 2,5 cm. Już zaczyna się ten pająk wybarwiać na niebiesko. Wcześniej będziemy musieli przygotować mu w tym przypadku kliszówkę. Będzie potrzebny do tego ręcznik papierowy. Taki ręcznik papierowy składam na 4. Umieszczam go w kliszówce. Trzeba stworzyć mu taki tunel. Następnie trzeba podlać to, bo nie może mieć totalnie sucho podczas podróży. Wysokie temperatury latem mogą zbyt wysuszyć przesyłkę i pająk może niestety nie dolecieć żywy. Także tak przygotowaną to kliszówkę, do takiej kliszówki pakujemy pająka. Ja używam dla ułatwienia przełożenia takiego pająka właśnie takiej przejściówki. Wkładam tą cienką przejściówkę do kliszówki, a następnie naganiam ją do pająka, do tego takiej właśnie probówki i delikatnie przeganiam pająka do środka. Czasem zdarza się, że niestety jest tutaj za wąsko i będzie musiał pająk przejść jeszcze raz, tylko że w drugą stronę. W momencie, kiedy pająk już jest w kliszówce, delikatnie zamykam ręcznik, zatrzaskuję. Opakowanie oczywiście odstawiam, żeby osoba, która kupiła u nas pająka, wiedziała dokładnie, co to za gatunek i jeżeli oczywiście zamawia więcej niż jednego. Podpisuję inicjałami takiego pająka i jest już w gruncie rzeczy przygotowany do wysyłki.
Teraz weźmiemy się za pakowanie mniejszych pająków. Do tego będzie nam potrzebna, jak już wcześniej wspomniałem, probówka Eppendorfa, w skrócie Eppendorfówka. Więc najpierw będziemy musieli ją nakłuć, w sensie zrobić wentylację w wieczku. To miejsce w Eppendorfówce jest najbardziej miękkie, więc tutaj jest najwygodniej przekuć i zrobić jedną dziurkę. Praktycznie można zrobić więcej, ale jedna w zupełności wystarcza. Więc w tym momencie będziemy pakować 4 pająki, przygotuję tylko 4 Eppendorfówki. Wcześniej nie kułem kliszówki, bo używałem ich dawno, dawno temu do hodowania pająków. Teraz już takich niestety nie ma. A niestety teraz oczywiście te próbówki, które są, czyli tego typu, no wygodniejsze, bo widać pająka, prawda? Także teraz będziemy pakować 4 pająki. Będzie to Psalmopaeus Cambridge, Caribena wersji kolor, Lasiodora parachybana oraz Pterino pelmas azimai. Tak przygotowane, nakłute Eppendorfówki będziemy musieli teraz wypełnić ręcznikiem papierowym. Do tego używam zwykłego ręcznika, który tnę na mniejsze kawałki. Właściwie jeden listek papieru pozwala na wypełnienie 16 Eppendorfówek. Tak jak widzicie, najpierw przeciąłem to na paski, 4 paski. Z tych 4 pasków powstaną małe kwadraciki. Tak przygotowane ręczniki będziemy zawijać w kulkę i umieszczać w Eppendorfówkach. Na początek tylko wtykam do Eppendorfówek, żeby ułatwić sobie przy dużej ilości pracę. Za chwilkę będziemy to upychać. Tak przygotowane, upchane ręczniki teraz dopycham narzędziem, które będzie pasowało do wejścia, czyli w tym momencie tutaj ołówek mi się sprawdza, jeżeli chodzi oczywiście o średnicę. Tak wyglądają upchane Eppendorfówki. I do każdej będę teraz olewał jedną kroplę wody. Więcej nie potrzeba, bo będzie miał pająk zbyt mokro. I do takiego oto właśnie, do takiej probówki będziemy za chwilę przerzucać pająki. Pokażę Wam jeszcze inną metodę wypełnienia takiej Eppendorfówki. Wcześniej ją stosowaliśmy i stosujemy w wysyłkach zagranicznych, jeżeli pająk spędzi w przesyłce troszeczkę więcej czasu. Taki ręczniczek składam sobie na pół, następnie nawijam, bo to też jest fajna metoda, nawijam na ołówek, skręcam dół, żeby pająk nie mógł wyjść dołem i następnie umieszczam taki ręcznik w Eppendorfówce, delikatnie wykręcam i już mamy umieszczony ręcznik w Eppendorfówce. Pająk będzie zabezpieczony dookoła w takiej probówce przed uderzeniem, przed rzucaniem. Także wiadomo, że przesyłki są, nie są traktowane odpowiednio, więc musimy jak najlepiej zabezpieczyć pająka przed tym, żeby podczas transportu nie obijał się o ścianki takiej probówki. Także do takiej probówki także oczywiście kropla wody. I też już taka Eppendorfówka jest przygotowana do wysyłki. Po przygotowaniu Eppendorfówek ręcznik już na razie nie będzie nam potrzebny. Zaczniemy od małego pająka. Będzie to Lasiodora parachybana. Właśnie ta podstawka będzie nam potrzebna tutaj, to pudełko do wysypania nadmiaru włókna, bo pająki z Ameryki Południowej, czy też większości pająki w stadiach L1, L4 bardzo chętnie zakopują się w ziemi, także pająk będzie zakopany, będzie musieli wysypać tą ziemię. Takiego delikwenta łapię w miękką pensetę, ewentualnie przeganiam, w tym przypadku jest akurat nieduży, więc pozwolę sobie go złapać w pensetę.
wpuszczam go do takiej pędorfówki. Następnie uważam przy zamykaniu, żeby nie przytrzasnąć mu nóżek, bo wieczko wchodzi jakieś 3-4 mm do środka. Zatrzaskuję i następnie podpisuję inicjałami, wiadomo, dla rozpoznania. Odkładam go na bok. To samo robię z Pterinopelmą Sazimai. Pająk w stadium L4 tutaj w tym przypadku. Gatunek, który bardzo wolno powiększa swoje gabaryty. Także większość pająków, które pochodzą z Ameryki Południowej, a w kokonach jest bardzo, bardzo dużo osobników, w początkowych stadiach jest pająkiem bardzo małym. Także powtarzamy czynność. Pająk jest w środku, zatrzaskujemy. Podpisuję inicjałami. I pająk już jest przygotowany. Teraz troszeczkę szybsze pająki. W tym przypadku to będzie Psalmopeus Cambri. Żeby ułatwić sobie oczywiście pracę, to tak jak wcześniej wspomniałem, używam takich przejściówek. Tutaj spróbuję mniejszą. Trzeba ją dopasować do pędorfówki. No, przepraszam. To jest Cambri. Małe Cambri też lubią się zakopać, jeżeli nie mają jakiejś dekoracji. Także tutaj go przepuszczam. Pająk sobie takim tunelem przechodzi do pędorfówki. Delikatnie jeszcze go popycham. Oczywiście, żeby go nie uszkodzić. Gdy pająk już się znajduje w pędorfówce, oczywiście z powrotem zamykamy, podpisujemy. I pająk jest gotowy do wysyłki. Ostatnim pająkiem z tego zamówienia będzie właśnie Caribena wersji Color. W tym przypadku troszeczkę będzie potrzeba więcej miejsca, więc tutaj trzeba ten ręcznik troszeczkę jeszcze ugnieść. Użyję do tego większej przejściówki. Następnie Caribena delikatnie nakierowuję, żeby weszła do probówki przejściówki. Pająki typu nadrzewnego bardzo często idą do góry, więc umieszczam to w taki sposób. Jeżeli miałbym to odwrotnie, to pająk zapewne by poszedł w drugą stronę. I delikatnie, tak jak poprzednio, zamykamy, żeby pająk nie miał przytrzaśniętych odnoży. Delikatnie muszę popchnąć, bo jest za blisko. Zatrzaskujemy. Ponownie podpisuję. I w tym momencie mamy już zapakowane do probówek pająki i przygotowane do kolejnego etapu pakowania. Kolejnym etapem będzie zapakowanie pająka do pudełka styropianowego. Także tutaj będziemy to teraz, musimy trochę uprzątnąć. Pierwszym etapem pakowania takiego pająka, w tym momencie wracamy z powrotem do chromatopelmy, będzie zabezpieczenie tejże kliszówki w taki sposób, żeby w dużo większym styropianie nam nie obijała się. Także najpierw folia aluminiowa w formie izolatora. Czy to latem, czy zimą jest potrzebne, ze względu na to, że zabezpiecza przed wysokimi temperaturami oraz przed niskimi. Także pająka delikatnie zawijam. I dlatego, by pająk i ta kliszówka nie latała po całym styropianie, używam zwykłych ręczników. Zawijam to w taki sposób i umieszczam w pudełku styropianowym. Będzie dosyć sztywno teraz w tym momencie. Zamykam wieczkiem. Warto jeszcze w tym momencie zakleić to taśmą klejącą, żeby podczas podróży się niechcący nie otworzył. Chociaż w naszym rodzaju pakowania raczej takich szans nie ma. Tak przygotowane pudełko styropianowe z pająkiem. Za chwilę będziemy pakować. Także zaraz zobaczycie, jak je pakujemy w dalszym etapie. Zapakujemy teraz kolejną przesyłkę z mniejszymi pająkami. W tym przypadku zaczynam od ręcznika. Takie pędorfówki układam jedną przy drugiej, bo będziemy zawijać to w podobne zawiniątko. Zawijam to w taki sposób. Następnie warstwa folii aluminiowej
dla oczywiście izolacji. Nie zgniatam tego zbytnio, żeby pająki też miały jakiś zapas powietrza. Nie wiadomo, ile paczka będzie leciała. Zdarza się, że przylatuje do klienta na drugi dzień, ale są też opóźnienia i przesyłka taka czasem może spędzić nawet tydzień, więc pająk musi mieć zapas powietrza. Następnie, tak jak i w poprzednim pakowaniu, zawijam to w kolejne warstwy ręcznika i umieszczam w pudełku styropianowym. Kolejnym etapem będzie zapakowanie pająków przesyłki w gazety. Używam do tego takiego rodzaju gazet. Latem będę tylko korzystał z czterech warstw, zimą to będzie wyglądało inaczej. Zapewne jak przyjdzie okres zimowy, pokażę Wam, jak pakuję przesyłki zimą. Także teraz zawijam to w takiej formie. Wiele paczek, które otrzymuję, bo ja też oczywiście zamawiam pająki, każdą warstwę ma przełożoną, przyklejoną taśmą klejącą. Moim zdaniem jest to zupełnie niepotrzebne ze względu na to, że jedna zawinięta warstwa będzie przytrzymywała kolejną. Także jeżeli zawiniemy jedną warstwę i zawiniemy zaraz po tym drugą, ta taśma klejąca w żadnym wypadku jest niepotrzebna. Ze względu na to, że tak jak już wcześniej wspomniałem, jedna warstwa trzyma drugą. A taśma klejąca oczywiście jest materiałem, który się rozkłada bardzo długo, więc my nie korzystamy z takich rzeczy, bo no w gruncie rzeczy jest to niepotrzebne i zanieczyszcza środowisko. Także jedna warstwa przytrzymuje drugą, trzecia, czwartą i tak dalej. I w tym momencie jest już zrobiona forma amortyzacji, bo gazeta w gruncie rzeczy do niczego większego jest niepotrzebna. Na sam koniec taśmą klejącą zaklejamy i używam takiej cienkiej, małej, bo w gruncie rzeczy nie jest potrzebne nic więcej, żadna większa taśma. To nie musi być tak strasznie pancernie zrobione, żeby się nic nie wydarzyło, no bo latem raczej się nic nie wydarzy. Tak zapakowane pająki umieszczam zazwyczaj w kopercie lub w kartonie. Zależy oczywiście od wielkości paczki i zamówienia. Także umieszczam taki pakunek w kopercie. Do tego u nas jeszcze trafiają zazwyczaj wlepki, rachunek oraz jakieś ulotki, jeżeli promujemy jakieś wydarzenie. Na tak zapakowaną kopertę trafia nalepka adresowa i udaje się z takim przesyłką na pocztę i nadaje przesyłki. Teraz napakuję resztę paczek. Thank you.
tak zapakowane pająki trafiają następnie do koper lub kartonów. Oczywiście wszystko zależne jest od tego, jak duże zamówienie jest. I wysyłamy oczywiście pocztą polską. Według mnie nie ma co kombinować z kurierami. Paczki są pakowane dokładnie tak samo, a kurierzy, czy to kurier, czy Poczta Polska, traktuje przesyłki tak samo. Także trzeba jak najlepiej zabezpieczyć pająki przed rzucaniem paczkami, bo niewątpliwie tak się dzieje, czy to przy pakowaniu samochodu, czy na sortowniach różnego typu dostawców. I to byłoby na tyle w tym filmie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, a także na nasze strony internetowe. Jeżeli chcielibyście nabyć takie pensety, jakich używamy do pakowania, czyli miękkie i twarde, znajdziecie je na naszej stronie sklep.arent.pl. Także zapraszam do zakupów i do obejrzenia kolejnego filmu. Do zobaczenia.